W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do Poznania, gdzie odwiedzimy serwis komputerowy WavePC. Nasz bohater, Dawid, czyli spec IT z zamiłowania, którego główne motto to wszystko naprawię, a nawet zepsuję, zaczyna pracę od przejrzenia maili z nowymi zamówieniami na komputery. Oczywiście nie może też zabraknąć porannej kawy. Dzisiaj mam zlecenie na komputer dla geodety, bierzemy, więc będziemy go sobie składali i zobaczymy, może się uda złożyć. Jak chodzi o trudności, no to przede wszystkim instalacja procesora, bardzo wymagające zajęcie, dużo doświadczenia, dużo można skopać, a każdy nawet najmniejszy błąd to reklamacja i kilkaset złotych przynajmniej w plecy. Instalacja pamięci RAM, żeby odpowiednią stroną je włożyć, czy aranżacja okablowania. Jeżeli nie poukładamy dobrze każdego przewodu, to potem nie zamkniemy obudowy i robi się problem. Oto części, które zostały przygotowane na dzisiejsze składanie komputera. Główną gwiazdą zestawu dla geodety jest niepozorna karta graficzna Nvidia Quadro, w której drzemie jednakże niesamowita moc obliczeniowa, którą mamy nadzieję ów geodeta wykorzysta. To lecimy. Sobie biorę od razu od tych najmniejszych. Ok, system. To. Procesor z płytą. I lecimy. To i obudowa zostaje. Obudowa zostaje. Tu. Dobra. Dawid na początku wyjmuje wszystkie podzespoły z pudełek. Organizacja pracy to u niego rzecz święta. Jak mawiał pradziadek Dawida, Ordnung muss sein. No to lecimy z płytą główną. To jest to. O, jak pachnie nowością. O, jeszcze pachnie nowością, jeszcze nie rozdziewiczona. Proszę bardzo. O, to jest to. Zapach i dotyk nowej płyty głównej. Coś niepowtarzalnego po prostu. To jest, można tak cały dzień po prostu. Ściąganie folii zabezpieczających fabrycznie nowych produktów to dla Dawida zawsze najbardziej ekscytujący i elektryzujący moment. Lepszy jest tylko orgazm. Ha! To była dobra decyzja, ewidentnie. Przed nami bardzo ważna chwila. Instalacja procesora. To w tym momencie zdarzają się bardzo bolesne i kluczowe błędy, ale oczywiście nie wtedy, kiedy procesor jest w rękach eksperta. Klient, geodeta, ma zapewne nadzieję, że Dawid też nim jest. Instalacja procesora to jest zdecydowanie zadanie dla najtwardszych mężczyzn. Tylko prawdziwy facet jest w stanie zainstalować procesor, nie uszkadzając go. A można tu tyle rzeczy uszkodzić i spowodować ogromne straty. Jeżeli procesor by spadł, krzywo byśmy go włożyli, źle docisnęli, pogięcie czy urwanie nóżki, to jest strata od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Ten procesor kosztuje około 4000, to by były ogromne pieniądze dla naszego klienta, no i dla nas, dla naszego serwisu. Ale na szczęście jestem ja i zainstaluję ten procesor prawidłowo. Czy uda się poprawnie zamontować procesor? Czy płyta główna przeżyje ten zabieg? Tego wszystkiego dowiecie się tuż po krótkiej przerwie. Zastanawiałeś się kiedyś, czy samochód da się holować przewodem USB? Oj. Albo czy można zabrać smartfona na termy i zamoczyć go pod wodą? Na te pytania poznasz odpowiedź, oglądając nasze ekstremalne testy na kanale Technostrefa na YouTubie. Tam sprawdzamy w różnych ekstremalnych warunkach smartfony, przewody USB i wiele, wiele innych. Oglądajcie. Wracamy do Poznania, gdzie Dawid, właściciel serwisu komputerowego WavePC, instaluje procesor w komputerze dla swojego klienta. Chwila napięcia, chwila niepewności i jest! Sukces! Udało się zamontować procesor w gnieździe płyty głównej. Układając komputery, zawsze gdzieś tam można natknąć się na różne nieprzewidziane czasami problemy.
Mamy wypakowaną płytę, mamy wypakowany także dysk SSD na złącze M2 i zobaczcie, jaki problem. Tu jest radiator i tu jest radiator. Żebyśmy mogli ten dysk bezpiecznie zamontować, tego radiatora będzie trzeba się pozbyć. Instalacja pamięci RAM początkującym użytkownikom może sprawić dużo problemów. Musimy ją odpowiednio wsadzić, sloty muszą być odbezpieczone, no i przede wszystkim w odpowiednie miejsce te kości zainstalować. Odpowiednio dociskając, nieprawidłowy montaż pamięci może skutkować nawet problemami z uruchomieniem komputera. Ale my to oczywiście zrobimy. Co to jest? Gdzie to włożyć w ogóle? Kto to zamówił? Nie, jakieś takie czarne, nie? Małe, podwójne, tu coś pisze, jakieś cyferki, nie wiadomo o co chodzi. 1, 3, 5V. Ciężko wyczuć. Kit of 2. Jakoś tak nie po naszemu nawet. Na jakiś kit, dokładnie. To jest jakiś kit, nie? Hyper X is 4 Division of Kingston, no proszę. DDR4, co to w ogóle? To SDR powinno być, tak? No, wymyślali. Kiedy to weszło w ogóle do produkcji? O co chodzi? Gdzie to wcisnąć? Tu nie idzie za długie. Kurde, teraz będzie trzeba znaleźć brakujący slot. DIM, First, to co? Tak? O nie, tu jeszcze trzeba odbezpieczyć. Co, tak? A może tak? Ciężko wyczuć. Tak, to na pewno będzie tak. Tak mi się wydaje. O, chyba pasuje. Jest! Sukces! Jest! RAM zainstalowany! Jedna kość, to druga też będzie zainstalowana. A to się najpierw napiję, a potem to zrobimy. Pełny sukces! Przyszedł czas na ostatnie szlify, czyli instalację elementów chłodzenia. Zaraz po tym można już rozpakować obudowę i przygotować ją do instalacji podzespołów. Bardzo przyjemna obudowa, jak chodzi o tworzenie właśnie takich stacji roboczych. Be Quiety i tak samo fraktale, te Define. Są zdecydowanie najlepsze obudowy do stacji roboczych. Oczywiście do zwykłych komputerów też się nadają. To będzie masakra. To będzie masakra jak zwykle. Przedamo teraz najgorsze zadanie w całym składaniu komputera, najnudniejsze i albo bym to najchętniej komuś powierzył, albo wszystko podłączył bezprzewodowo, czyli podłączenie tych wszystkich przewodów i ładne, sensowne poukładanie, tak żeby obudowa finalnie się w ogóle zamknęła. Czasami zastanawiam się, czy w ogóle klienci po zakupie komputera kiedykolwiek tu zaglądają i mają okazję podziwiać to moje dzieło, dosłownie litry wylanego potu i te nerwy zszargane na układaniu tych kabli. Klimy się do komputera, ułóżcie się te kable, ułóżcie się te kable same najlepiej. No, niestety, samo się nie zrobi. Jak widać, Dawid poświęca się swojej pracy w 100% i zdarza mu się pracować nawet po kolanach. Tak, ta praca zwala człowieka z nóg czasami. Ja tylko zawsze współczuję komuś, jeżeli to nie będę ja, to sobie też współczuję w sumie, kto będzie musiał to potem rozpinać wszystko i rozkładać. Ale najważniejsze, żeby ten efekt finalny zadowalał klienta. A oto wspomniany efekt finalny ułożonych przewodów, który ma zadowalać klienta. Ale przecież i tak na nie nie patrzą. To jest to. To jest to. Przyszedł czas na pastę termoprzewodzącą, instalację chłodzenia procesora oraz karty graficznej. No i można zamykać budowę. Thank you.
teraz czas na tak naprawdę najbardziej stresujący moment każdego montażu komputera, czyli pierwsze uruchomienie. Czy nasze nowo powstałe dziecko w ogóle się włączy? Czy będziemy otwierali szampana? Czy klient będzie świętował? Czy będzie zadowolony? Czy za chwilę czeka nas wielki wybuch? Pytanie tylko, czy komputer złożony przez eksperta poprawnie się uruchomi? Na to pytanie odpowiedź poznacie po przerwie. Nie wiesz, jakiego smartfona lub laptopa kupić? Wpadnij na kanał Technostrefa na YouTubie. Tam w kreatywny sposób pokażemy Ci wszystkie najlepsze cechy danych urządzeń. 93 stopnie. W takim razie biorę telefon LG Q7 i uwaga, wrzucamy go. Tak jak widzicie, telefon ma 73 stopnie, woda jest pełna kostek lodu, ma 4 stopnie. No także co, telefon wrzucamy, ekran jest cały czas włączony. O Jezu, wykończył mnie. Nie przepłazajcie. Już zapomniał o współpracy. Jak się wciśnie ten gaz, to jest po prostu szybsze bicie serca, nie? Czy smartfonem możemy zrobić tak dobre zdjęcia jak profesjonalnym aparatem cyfrowym? W dzisiejszym odcinku sprawdzimy obietnice producentów i zobaczycie ciekawostki oraz protipy, jak dobrze zrobić smartfonem zdjęcia. I dzięki temu będziesz mógł podjąć poprawną decyzję zakupową. Technostrefa na YouTubie. Najbardziej kreatywne technologiczne testy. Wracamy do serwisu komputerowego WavePC, gdzie Dawid składa komputer dla geodety. Sprawdźmy, czy wszystko, co do tej pory zrobił, nie poszło na marne. Kurde, nie włączyłem zasilania. Zdarza się nawet najlepszym. I? Jest sukces! Komputer działa. Dawid okazał się jednak prawdziwym komputerowym specjalistą. A teraz najprzyjemniejsza część pracy, bo w końcu można usiąść i się rozluźnić. Dawid musi skonfigurować oprogramowanie płyty głównej, zainstalować system Windows i podstawowe programy już na komputerze. Komputer gotowy, można zamykać, wyłączać, iść do domu. To był jednak bardzo ciężki dzień. Po kilku wyczerpujących i potliwych godzinach zmagań ze składaniem komputera, Dawid w końcu może ochłonąć i zakończyć na dziś pracę. O kolejnych perypetiach Dawida w serwisie WavePC dowiecie się już w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie, aby ich nie przegapić.